Miła? Ależ cóż pan mówi? Mój Boże, biła. A choćby nawet i biła, to mi cóż? Co z tego? Pan nic, nic nie wie. To taka sprawiedliwa i chora. Ona szuka sprawiedliwości. Jest czysta. Ona nie rozumie, że przecie nie sposób, żeby między ludźmi była sprawiedliwość. I to ją jątrzy. Jak dziecko. Nie. Proszę tak nie mówić. Stanowimy jedno. Razem żyjemy. Zresztą, cóż ona ma począć? Gdzie ma się podziać? Boże, ile ona dzisiaj wypłakała łez. Rozum jej się miesza. Pan nie zauważy? Miesza się. To jak małe dziecko troszczy się, żeby jutro wszystko było przyzwoicie. To znów załamuje ręce, pluje krwią, płacze. Zaczyna walić głową w ścianę z tej rozpaczy. Potem znów się pociesza. Pokłada nadzieję. Pan. Mówi, że pożyczy trochę pieniędzy. Założy pensję dla dobrze urodzonych panien. I że zacznie się dla nas nowe, wspaniałe życie. I ściska mnie. Całuje, pociesza i wierzy. No i czyż można jej się sprzeciwiać? A pan jej nie żałuje? Nie żałuje. Przecie wiem. Pan jej oddał ostatnie grosze, choć jeszcze nic nie wiedział. Gdyby zaś pan zobaczył wszystko, o mój Boże. A ile też razy ja doprowadzałam ją do płaczu? Niespełna tydzień przed ojca śmiercią. Wstąpiłam do nich, żeby pokazać Katarzynie Iwanownie kołnierzyki. Lizaweta, handlarka, tanio przyniosła mi kołnierzyki i mękiciki. Takie ładne, nowiutkie, z deseniem. Katarzynie Iwanownie bardzo się spodobały. Soniu, powiada, podaruj mi je, proszę ciebie. Proszę ciebie, powiedział. A nigdy nikogo o nic nie poprosi. Dumna jest. Prędzej odda ostatni grosz. Ale tym razem poprosiła. O taki jej się spodobało. A ja i tego doskopił. Katarzyno Iwanowno, powiadam, po cóż ci to? Tak prosto z mostu. Po cóż? Co jak co, ale tego nie powinnam była jej mówić. Popatrzyła na mnie. I się zrobiło ciężko, że odmówiłam. I tak ciężko było to widzieć. Teraz tak bym chętnie cofnęła to wszystko. Odwołała te wszystkie twarde słowa. Zresztą, co to? Panu przecie wszystko jedno.